Witam, Tolisteo na Aralanie. Bierzemy szał, trochę grę zaczynamy przycinać i ruszamy do boju. Atak. Nie widzę żadnych skrzynek. Czyli tak, tu na pewno chcę spalić, ale jeszcze coś z szałem byłoby warto użyć. Płomień. O, to może mieć sens. I teraz tak, tutaj ogień. Gejzer. I... A co tam? Bawcie się. Jednostka. Nie. Strzelamy. I dobrze było dużo szału zużyć. No mogę przywołać w sumie. Co mi szkodzi. O, fajnie, miotająca. Zaatakujemy. Pułapka działa, fajnie. Wulkan pewnie zaraz padnie. A ja tutaj ładnie ogniem zaatakuję. No tak, tylko to jest moja jednostka. To może tak. I teraz... Dopiero. Potężne obrażenia. Ale to już sytuacja jest opanowana. Co prawda to są nadal tysiące, ale... Ale nie jest źle. Dobra, pijemy. Nie przejmujmy się obrażenia. Nie, no jeszcze niech się troszeczkę pobawią. Tutaj... Bo nawet tu zaatakują. O. Ale coś mi gra laguje. Ach, muszę to szybko zużywać. Czarna dziura. A niech będzie, zobaczmy jak to będzie wyglądało. O. Okej. To tak dla testu i żeby zużyć szał. O, jak pięknie tu będę mógł przełożyć. No właśnie. Ale może wpierw coś tutaj jeszcze. Nekrowataha. O. Tak. I jeszcze raz. To samo. Tutaj nic. Strzelamy. To już jest końcówka. Zagrodzę mi tutaj przejście na wszelki wypadek. Pięknie. Tu nic. Spalimy ich. I została jedna formacja, a tu jest Wolinek. Nie, nie, nie. To ja wolę spokojnie. W ten sposób. No i mamy brakujący element. Tym razem tarcza. I wracamy. I runkę dostaniemy. Tylko teraz gdzie to było? Tu? Nie. Zresztą zaraz chwila. Od czegoś jest mapa.
To było tu. Czyli tak troszeczkę w lewo. O, chyba widzę. Tak, bo po prawej była wieża. Okej, okay, teraz szybko. W sumie mam dwie wieże czy do oddania? Bo jeszcze ten... taki zwój pancerza. Tak, mistrzu, oto zwój, którego szukałeś. Aha, no to mamy nowy poziom, ale niestety nie mamy czerwonej runki. I... tak, mam składniki, dobrze. To przepraszam, mistrzu, ale jeszcze... Nie, to mam. Tak, nauczycielu, mam tu wszystko, o co prosiłeś. Oto jaja i sadzonki. Doskonale. Może jednak potrafisz się na coś przydać. I bierze składniki, a teraz biegnij do lasu po grzyby, mój drogi Janielu. Ta z głosem Janiela porozumiewawczo. Masz ochotę na zupę grzybową, mistrzu? Co? Nie, przecież nie chodzi o kurki tępaku. Tym razem masz mi przynieść specjalne grzyby. Nazywają się Mycozenis Mycoxuxis. Są niebieskie i nie da się ich pomylić z czymkolwiek innym. Lepiej się pospiesz. Czas ucieka. I co mam tu wybrać? No dobrze, bo to będzie łatwiej przeczytać. Bez obaw, nauczycielu. Dobrze znam się na grzybach. Hej, Dart. Udało mi się podsłuchać twoją rozmowę z tym starym prykiem. Naprawdę chcesz szukać grzybków dla niego? Tych jak im tam myco, ksuksis. No nie będę tego czytał. To te niebieskie, dlaczego pytasz? Nie rozumiesz? Elfickie dranie zamierzają odprawić rytuał przeciw orkom i innym istotom roku. A ty chcesz im pomóc? Co sugerujesz? Słuchaj mnie, stary Nazemus jest właściwie ślepy, prawda? Nie powinien zauważyć różnicy, jeżeli przyniesiesz mu zwykłe sromotniki. On da się nabrać. Zacznie rytuał, a niewłaściwe grzyby zrobią resztę. Plany elfów trafi szlak. Co powiesz na to? Podoba mi się. Masz łeb na karku, orzeszek. Jest tylko jeden problem. Gdzie mam szukać samotników? Wszędzie ich pełno. Na pewno znajdziesz je na Aralanie, jeżeli dobrze poszukasz. Postaraj się nie zawieść mroku. Pewnie, orzeszek. Zrobię wszystko, żeby je znaleźć. No właśnie, zrobimy wszystko. Aha, 3 sztuki. No dobra, to nie jest wielki problem. Pewnie nie są jakoś specjalnie mocno ukryte. Tym bardziej, że teraz mamy skrzydła. Ale szukaniem sromotników zajmiemy się w kolejnym odcinku.